Kasia, może kupimy sobie takiego? Dokładnie czegoś takiego potrzebowałam. Coś strasznego. Ławeczka została dostarczona. Czekam na Kasię. Kasia samotna jest teraz w wani i gotuje obiad. Jakież to jest romantyczne. Sztomar to bardzo stare miasto, średniowieczne. Ptaszki mi tutaj śpiewają, piesek szczeka. Posłyszałam, że one są niebezpieczne dla kotów. Ach, duża ulga. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj jestem w lnianym stroju kupionym w Maroko, ponieważ jest niedziela i jedziemy się rozerwać, że tak powiem. Dzisiaj nie pracujemy. Niedaleko nas w miejscowości Tomar jest organizowany targ staroci i po prostu jedziemy zobaczyć, może coś kupimy ciekawego na działkę. Tak jak wiecie, my kolekcjonujemy, zbieramy rzeczy, ponieważ nic tu nie mamy, znaczy niewiele mamy, więc może coś ciekawego kupimy, a jak się potem uda, to jeszcze wam pokażemy to miejscowość Tomar, bo jest bardzo ładna. A może jak się jeszcze uda, to jeszcze dzisiaj pojedziemy na wypoczynek, gdzieś nad jakąś wodę. Także dzisiaj możecie coś pojawić ciekawszego niż wkręcanie, ale później też będzie robota, więc bądźcie z nami dzisiaj. Gotowa? Gotowa. No to jedziemy. Po drodze jeszcze robimy mały zakup z OLX-a. Kupujemy butle gazowe, bo tutaj butla gazowa nowa kosztuje 17 euro. A na OLX-ie znalazłem tańsze, takie stare używane. I jedzie przed nami właśnie pan na traktorku, który nas prowadzi do swojego domu. Już mamy dwie butle. Jedna dla mnie, druga dla Kasi, bo Kasia też będzie miała swój projekt teraz. Kończyła. Już skończyła. No, dobra, jedziemy, bo pieski szczekają. Tam ma pan bardzo ładne takie butelki i jakieś dzbanki odnowione, śliczne. Dużo jest rzeczy. O kurde, ile gość ma narzędzi przeróżnych. Takie misy. Wow. Chciałabyś, Kasiu, taką bagietkę? Nie. Kasia, może kupimy sobie takiego pana, będzie witał naszych gości wjeżdżających. Napiszemy tutaj telefon dla kuriera. Coś strasznego. Skrzyni w ogóle. Pistolet. Ale odtwarzacz. No ładne, fajne rzeczy tu mają. Idziemy z naszymi zdobyczami. Kaśka tam dzierży w dłoni kosz wiklinowy, obrazek. Masz lampę, lampka marokańska. A ja mam ławkę, znaczy formę na ławkę, stelaż. Kupiłem taki stalowy i zrobię sobie reszta sam. Jeszcze parę rzeczy kupiliśmy, ale to może wam pokażemy później. Strasznie jest gorąco, jest po prostu... Bo. Dokładnie czegoś takiego potrzebowałam. Kupiłam takie butelki jakby stare, apteczne. I chciałam takie coś szerokie na łyżki. Patrz, pan ma... Nawet jest napisane łyżki. Wow. I za euro. Łyżyki i... Po angielsku. Żartuję, wiem. No i kran do mojej kuchni. Mam nadzieję, że to będzie działało. Vintage taki, wygląda który super. Ma z 500 lat chyba. Zobaczymy, czy to worki się nada. Worki na kawę, worki obrazki. Dużo fajnych rzeczy. Udany dzień dzisiaj był. To byliśmy na dwóch takich targach mniejszych, takich lokalnych i tam nic nie było, tam po prostu śmieci. A tutaj w Tomarze jest wielki po prostu, jest ogromny. Ale tu jest ładnie. Tomar to jest w ogóle przepiękne miasto. Tu są takie kaskady. Z drugiej strony za tymi budynkami też jest taki wielki staw. To jest restauracja, kawiarnia i pełno ludzi. Jezu, no patrzcie, jak to jest piękny widok. A teraz chcę wam pokazać ten most, który jest za mną, jest piękny. Ale ciepło. Thank you.
Ludzie sobie tam chillują na basenie. Chyba dzisiaj nie będziemy jednak zwiedzać tego miasta jakoś tak dogłębnie, tylko pojedziemy się schłodzić nad wodę. Popatrzcie na ładny most. Pięknie. Tu jesteście, zobaczcie, jakie to są piękne po prostu zdobienia. Piękny ażulerzos, piękne drzwi. To jest w ogóle, kto pamięta, jak się to nazywa? To jest ręka Fatimy z Maroka, przywieziona. Jesteśmy w Tomar. Tomar to bardzo stare miasto, średniowieczne, które znane jest z kilku rzeczy. Przede wszystkim znane jest z pięknego, wielkiego zamku, który tak naprawdę jest częścią zakonu. I ten zakon należał kiedyś do templariuszy. Także tutaj dalej tych jest żywy duch właśnie takich templariuszy, jest jakiś taki festiwal też średniowieczny, a oprócz tego znane jest również z takiego festiwalu nazwanego Tabuleiro. Tabuleiro to jest to, co właśnie Łukasz wam nagrywał na rondzie, takie wysokie, dziwne coś. I to coś właśnie tabuleiro, czyli koszyk, jest zakładane przez kobiety na głowę. Tam jest chleb i to jest właśnie, można powiedzieć, takie dożynki po prostu. Raz na 4 lat, wielka impreza tutaj w Tomarze, bardzo znana. Ściąga tutaj wiele ludzi, jest kolorowo, jest kwieciście, pięknie. Jezu, jest ciepło. Tutaj, Kaśka, jaka jest cudowna kamienica. Wszystkie są cudowne. To są wszystko kafelki, moi drodzy. Wszystko to są kafelki ażulerzos. No, to jest cudne. I takie francuskie balkoniki, niewielkie. No fajnie, pięknie tu jest. Gdyby ktoś z was wybierał się w przyszłości do Portugalii, to warto przyjechać do Tomaru, bo jak widać jest tutaj mnóstwo rzeczy, na których można zawiesić oko. Piękne, historyczne miasto. Pokażemy wam rynek i wracamy do auta i jedziemy nad wodę. Mam takie pytanie. Za mną, przy tym budynku, wiszą piękne wisterie. Zrobione jest z nich zadaszenie. I marzą mi się wisterie. Ja kocham te rośliny. I mam pytanie do ogrodników, do osób, które być może mają wisterię, bo słyszałam, że one są niebezpieczne dla kotów. I mam pytanie, czy ktoś ma taką wisterię i ma kota i czy koty rzeczywiście to jedzą, czy jest opcja, żeby kotu się coś stało, czy to jest w ogóle prawda. Jeśli ktoś wie z doświadczenia, to proszę dajcie mi znać. Prowadź, kochana, widzisz tam sumie kawiarnię? Tak? Można sobie kupić loda i kawkę i pewnie nawet coś zjeść. Dużo ludzi jest, jak w Maroku. Ludzie mają sobie przywieźć swoje jedzenie, piknikują. Mają, ale zajebiście. Fajnie, fajny klimacik. Jezu, fantastyczne miejsce. Zaczynamy. Super, no. Ktoś ma kajaczek nawet. Zielęcki. Wow, wspaniałe kąpielisko, zimna woda, super po prostu, rozrzeźwiająca, zimna, chłodna woda i tylko kilkanaście minut od naszego domu, więc wydaje mi się, że będziemy tutaj przyjeżdżać częściej w tym sezonie, który się zaczyna teraz, a mamy myśli lato. Jak się pływało? Super, no super. Wspaniale. Ach, duża ulga po tym wygrzaniu się. Dobra, teraz będziemy się chillować i wrócimy do was później. Wróciliśmy, jesteśmy już na naszej działce, wypoczęci, zrelaksowani, obkupieni w przeróżne rzeczy. Zaszło już słońce, zrobiło się całkiem przyjemnie, jest lekki wiaterek i pomyśleliśmy, że dzisiaj sobie zrobimy kino domowe. Więc za chwileczkę z drugiej strony vana rozłożymy płachtę, na której wyświetlimy sobie film.
Mam już przygotowane wszystko na nasz dzisiejszy seans filmowy, dlatego teraz będę miał okazję powiedzieć wam kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, a jest nim ten oto projektor. Projektor Samsung The Freestyle. Fantastyczne urządzenie, które mamy już ze sobą od jakiegoś czasu. Jeździmy z nim i oglądamy filmy i seriale zarówno w kamperze, jak i na kamperze. Działa fantastycznie. Jest bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy go położyć nawet na nierównej powierzchni, ponieważ on automatycznie dostosuje ten efekt trapezu i on ustawi ostrość i będzie można oglądać film, serial, cokolwiek się chce, bez względu na to, czy nawet mamy płaską, prostą ścianę, więc czasami nawet pod kątem można rzucić i on automatycznie dostosuje obraz tak, żeby można było wygodnie i przyjemnie oglądać. Poza tym ma też wbudowany głośnik i to jest rewelacyjnej jakości głośnik. Bardzo, bardzo dobry dźwięk jest. Można oczywiście podłączyć telefon do tego projektora, można połączyć go z komputerem, wyświetlać prezentację, ale on działa też jako smart TV. Są wszystkie aplikacje z filmami streamingowymi, można oglądać nasze vlogi, można oglądać filmy, seriale, bajki. Wszystko po prostu jest dostępne przy użyciu tego łatwego pilota do Smart TV. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego projektora i polecamy go każdemu. Teraz są dwie fajne promocje, które warto wziąć udział, jeżeli szukacie fajnego projektora, czy to do podróży, czy do siebie, do domu, czy do biura. Pierwsza promocja dotyczy zniżki. Jeżeli kupicie na stronie samsung.com projektor i wpiszecie hasło VAN, VAN z dużej litery, to otrzymacie 10% zniżki. Po zakupie projektora warto wejść z powrotem na stronę sklepu i zostawić tam opinię o projektorze oraz zarejestrować się w promocji, by otrzymać darmowy powerbank o wartości 799 zł. Więc to jest pierwsza promocja, a druga promocja dłużej trwa, ponieważ do 21 lipca wszystkie osoby, które kupią w tym czasie projektor, zarejestrują się na stronie konkursu oraz odpowiedzą na pytanie konkursowe, wezmą udział w losowaniu nagrody, a nagrodą jest dwutygodniowy najem kampera oraz 10 tysięcy złotych kieszonkowego na wasze wakacje. Będziecie mogli sobie wybrać, jakiego kampera chcecie i pojechać nim na dwutygodniowy wypad w dowolnym miejsce, gdzie chcecie. Wszystkie informacje dotyczące tych promocji są jeszcze pod filmem. Dzisiaj będę się zajmował naszymi zdobyczami z targów staroci, z tego co byliśmy wczoraj i z poprzednich. Mam w ręce takie narzędzia rolnicze, kopaczki. Tego czegoś w Polsce chyba się nie używa. To jest też taka kopaczka do cięcia ziemi. Oni tutaj widziałem, że używają, więc kupiłem sobie to coś. One nie były drogie, one są bardzo stare, całe skorodowane i zniszczone, ale wydaje mi się, że one będą porządniejsze i bardziej odporne na zagniecenia i zgniecenia i po prostu będą bardziej wytrwalsze niż te narzędzia, które kupiliśmy w supermarkecie. Fiskarz się cały czas nie odzywa do nas, więc póki co musimy sobie dawać radę jakoś na własną rękę. I wydaje mi się, że po prostu jak założę sztyl do tych kopaczek, to po prostu będzie wszystko tip-top. Może trochę je podszlifuję, przynajmniej na końcach, żeby były ostrzejsze i żeby lepiej wchodziły w ziemię. Wczoraj kupiłem tą ramę do ławki, no i dzisiaj ją pomaluję, przykręcę deski i będzie można na niej siedzieć. No myślę, że dzisiaj może nie będzie można na niej siedzieć, ale będzie już zrobione i będzie sobie schła. To taki plan na dzisiejszy dzień. Luźno, bez żadnych jakichś wielkich projektów, dzisiaj na spokojnie, ale też rzeczy, które są potrzebne w codziennym użytku. Zaczynam od ławki, ponieważ stolarskie rzeczy mnie najbardziej cieszą i najwięcej przyjemności mi sprawiają. Tutaj mam drewno. Parę odcinków temu przyjechało do nas drewno i pokazywałem wam, że te deski po prostu były takie lekko mokre, więc ja je wszystkie... Wow! Ja je wszystkie zabezpieczyłem, wszystkie je wyniosłem, znalazłem, załatwiłem w sensie takie przekładki, więc te wszystkie deski są... nie wszystkie, te deski tarasowe nie są. No dobra, ale normalne deski i wszystkie inne te kantówki, one zostały przełożone i one są zabezpieczone. No i sobie to schnie.
cudnie. Taka malutka ławeczka, przyjemna. Ale z tej strony chyba będzie lepiej. Wydaje mi się, że tą mniej karbowaną stroną będzie lepiej, bo tak to wygląda, jakbyśmy na podłodze po prostu zabrali z podłogi deski. No nie, tak to będą wyglądać jako normalne deski. One są lekko zielone, bo one są nasączone takim impregnatem. Przez co mam nadzieję nie będą też pleśnieć i gnić. Chociaż są różne opinie na temat tego impregnatu, bo niektórzy mówią, że to jest tylko farba, w której moczą te deski, ale myślę, że coś to na pewno chroni. Zacząłem nosić ostatnio maskę podczas szlifowania, taką maskę przeciwpyłową, bo po skończonym szlifowaniu miałem pełen nos po prostu pyłu. Więc teraz jak tylko włączam tą szlifierkę, to pomimo tego, że ona ma taki tutaj pojemniczek na pył, to i tak ten pył się unosi w powietrzu. Więc tak, zabezpieczony, pełen profesjonalizm, będę teraz szlifował. Gotowe. No ciężka jest praca youtubera, stolarza. Jak się wierci w metalu, to lepiej mieć okulary na sobie, bo można stracić wzrok. Co to za palec? Kasia właśnie prosi, żebyście dali łapkę w górę. Jeżeli wam się podoba praca w okularach, to wciśnijcie łapkę w górę. Ja mam wstępnie skręconą ławkę. Zrobiłem teraz specjalnie nawierty w metalu, żeby to pomalować, żeby to potem nie rdzewiało. Tak jak mam teraz, to już będzie. Spoko ławka. Teraz rozkręcę, pomaluję i potem to jutro chyba skręcę. Znalazłem w garażu podkład epoksydowy. Pomyślałem, że psiknę w te miejsca, w których nie było żadnego lakieru. No, żeby był po prostu podkład i żeby nie rdzewiało w przyszłości. Zostawiam to wszystko, żeby sobie schło. Wyszlifowałem te zardzewiałe motyczki i teraz je pomaluję takim środkiem, preparatem antykorozyjnym. Zostawię na cały dzień, całą noc i jutro to pomaluję normalną farbą. Jestem bardzo zadowolony, bo widzę, że to jest bardzo porządnej jakości stal. W niektórych miejscach, tak jak na pierścionkach złotych, są wytłoczone jakieś napisy. Tu jest Mateusz 0, tutaj jest jakieś 221BO. Na tym nie ma nic, ale widać, że to jest po prostu kute, że to było robione
przez jakiegoś profesjonalistę wiele, wiele lat temu. Więc teraz to zabezpieczę tym antykorozyjnym, a jutro to wypsikam i będą piękne, ładne, nowe. Trochę żałuję, że tego nie wyszlifowałem, nie pomalowałem zanim nabiłem to na te trzonki. No ale już się stało, więc jest jak jest. A ten preparat antykorozyjny ma za zadanie zatrzymać dalszą korozję. Kurde, super. Cieszę się, że to robię. Daję drugie życie narzędziom, które mają kupę lat. Rdza robi się czarna, czyli zachodzi tam jakaś teraz chemiczna reakcja. Dobra, tyle. Koniec dzisiejszego lakierowania. To schnie. Jutro drugie warstwy, skręcanie i po robocie. Dobranoc, do jutra. I mamy następny dzień. Tam na górze nad Różami jest takie piękne miejsce, które Kasia bardzo lubi i ona sobie tam chodzi czasami oglądać zachody słońca wśród natury, wśród drzewek i kwiatów i właśnie tam zaniosę tą ławkę, którą za chwileczkę skręcę. Będzie miała Kasia już miejsce, nie będzie musiała nosić ze sobą żadnego taborecika ani krzesła, tylko zawsze będzie na nią czekać ławeczka. Jakież to jest romantyczne. Dobra, gotowe. Pięknie. Ławeczka została dostarczona na górę. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda, ale najpierw wam pokażę, gdzie mniej więcej jesteśmy. Jesteśmy na tym drugim szczycie naszej działki, szczycie góry. Po tamtej stronie za mną są śmietniki i tam jest jeden szczyt góry, potem jest dolinka i potem tu jest drugi. To jest taka część, która nie wiedzieliśmy, że kupujemy. To się dowiedzieliśmy już później, prawie że przy podpisywaniu umowy, że ta część działki też nas należy, a to jest taki duży kawałeczek, no mały kawałeczek lasu. Mamy tutaj przeróżne drzewa, na razie tutaj nic nie robiliśmy, nic nie kosiliśmy. Po prostu to jest projekt na przyszłość. Tutaj jest ławeczka, Kasia sobie bardzo lubi tutaj przychodzić, siedzi pod eukaliptusami i podziwia piękny zachód słońca, ponieważ tam za tymi górami zachodzi nam słońce codziennie. Tu na szczycie góry jest wyjątkowo cicho i spokojnie. Jedne co to widać, no drzewa przede mną, tam jakieś kilka dachów daleko, a tutaj zaraz za mną są kozy, ponieważ nasz sąsiad ma taki duży teren ziemi, na którym posadził drzewa sosnowe i nie ma kosiarek, tylko ma po prostu kozy i widzę, że nawet małe kózki tam sobie biegają i wyjadają trawkę. Kasia bardzo lubi kozy oglądać, zwłaszcza te malutkie, więc myślę, że będzie się tutaj bardzo podobać. Czy ja też tu będę przychodził raz na jakiś czas? Ale głównie to jest taka samotnia Kasi. A teraz ja tutaj jestem. Kasia samotna jest teraz w wani i gotuje obiad. A ja tymczasem kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj byliście ze mną. Przypominam wam o konkursie Samsunga. Możecie skorzystać z promocji, korzystać ze zniżki. Możecie wygrać kampera. Więc nie zapominajcie o tym, nie odkładajcie tych zakupów na przyszłość. A w przyszłości, w przyszłym tygodniu widzę się z wami znowu w sobotę o 19:00 albo z osobami, które oglądają w niedzielę przy śniadanku czy przy kawce. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Bye.